Cześć, jeżeli oglądasz ten filmik, prawdopodobnie chciałbyś kupić jajeczka przekopnicy australijskiej lub innego gatunku przekopnic, które jest z moich aukcji. Ewentualnie już kupiłeś i zastanawiasz się, fajnie kupiłem jajeczka, ale jak zacząć hodowlę? W tym filmiku postaram się wyjaśnić, jak rozpocząć hodowlę, aby to się wszystko udało. Wbrew pozorom, rozpoczęcie hodowli przekopnic nie jest takie straszne i trudne, a przekopnice są dosyć odpornymi stworzonkami, więc nie macie się o co martwić. No to co? Po krótkim ujęciu zbiornika z przekopnicą australijską zapraszam Was do mojego prowizorycznego warsztatu. Tak, po pierwsze, aby rozpocząć hodowlę, potrzebujecie wodę mineralną, w tym przypadku to jest nałęczowianka, nie ma lokowania produktów, po prostu taką wodę kupiłem, bądź wodę RO. Rozumiem, że nie każdy ma filtr RO, nie każdy hoduje krewetki lub ma akwarium morskie, więc zwykła woda destylowana wystarczy. Ale tutaj uwaga, jeżeli macie wodę destylowaną, wstrząśnijcie ją, żeby nabrała powietrza przed zalaniem. To jest ważne, ponieważ woda destylowana jest całkowicie pozbawiona tlenu, a to nie jest dobre dla przekopnic. Dobra, w momencie kiedy mamy wodę, bierzemy pojemniczek, to jest zwykły pojemnik z marketu Ashan, z jakiegoś Tesco. Ten pojemniczek ma około litra. To jest minimum, jakie bym zalecał w tym przypadku, ponieważ z piasku, który sprzedaję, a woreczek z piaskiem wygląda w ten sposób, wykluje się kilkanaście sztuk co najmniej i będą potrzebowały miejsca do wzrostu. Teraz tak, mamy taki worek z piaskiem. Większość kupujących zadaje pytanie, czy wsypywać cały piasek, czy wsypywać 1/4, 1/10. Ja mówię, najlepiej wsypać połowę, zawsze drugą połowę możecie w międzyczasie dopluć, a dlatego, że no nie wiadomo, czy coś w powietrzu nie macie, co przeszkodzi hodowli. No ja w tym wypadku wsypię cały piasek, ponieważ no wiem, że u mnie się przekopnice na obecną chwilę wykluwają, nie ma żadnego problemu. Dobra, kiedy dodaliśmy już piasek, zalewamy go po prostu zwyczajnie wodą. Możemy zalać albo tylko nałęczowianką, znaczy jakąkolwiek wodą mineralną w miarę lepszego producenta, żeby nie była jakaś kranowa. Ja preferuję wlać gdzieś tak na 4-5 cm nałęczowianki plus troszkę tej wody RO, ewentualnie wody destylowanej, ponieważ jest to woda pozbawiona minerałów, jest miękka, a przekopnice tak jakby lepiej wykluwają się w miękkiej wodzie. To wynika z ich naturalnych zdolności i skłonności. Po prostu w naturze one się wykluwają wiosną, kiedy jest najwięcej opadów, najwięcej świeżej wody napływa do zbiorników i ta woda jest miękka, deszczówka jest miękka, tak? To jest tak jakby woda destylowana praktycznie. Dobra. Kiedy mamy już piasek zalany, należy go lekko przemieszać. Uwaga, pojemnik i łyżka, którą będziecie mieszać, musi być dobrze umyta czystą wodą, nie może być żadnej chemii. Przekopnice nie za bardzo tolerują środki chemiczne, jak płyny do mycia naczyń czy mydło, więc mogą Wam się nie wykluć, albo może być ich mniej. Dobra, w momencie kiedy mamy zalany piasek, zauważycie, że po powierzchni, a również na ściankach zaczną się osadzać jajeczka. Jajeczka to są te brązowe punkty. Widzicie, jest ich dosyć sporo. Nie wyklują się wszystkie przekopnice z tych jajeczek, chociaż jest ich tu przynajmniej kilkadziesiąt. Część jajeczek zostaje zahibernowana. Są to jajeczka, które najlepiej później wysuszyć razem z piaskiem i spróbować jeszcze raz wykluć. To jest taki mechanizm obronny. W razie gdyby spadł tylko deszcz i zbiornik się nie napełni wystarczająco, że to pokolenie przekopnic przeżyje, no to następne pokolenie wykluwa się z tych przesuszonych, tak? Dobra, kiedy mam już zalaną wodę, włączam oświetlenie. Ja w tej chwili mam tutaj już lampkę LED-ową odpaloną, bo tu mam puste miejsce, czeka na akwarium. Na razie testuję, czy jest szczelne. I ta lampka musi tutaj świecić przynajmniej, no tak, ze 3-4 dni, tak? 24 godziny na dobę, ponieważ małe przekopnice, szukając pożywienia, kierują się światłem. I teraz tak, najlepiej, jakbyście dodali jakąś roślinkę wodną, tak? W tym przypadku ja mam dosyć sporo rzęsy wodnej.
oraz pisti. Ja tą rzęsę po prostu nabieram i tutaj wrzucam. Na tej rzęsie wystarczająco dużo mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, aby one się tutaj w ciągu tych kilku dni namnożyły, tak aby wyżywić przekopnicę. Czasami dodaję jeszcze troszkę wody akwariowej z istniejącej już hodowli, ale no wiadomo, nie każdy ma akwarium i nie może tego zrobić, więc tutaj bym ten krok pominął, więc nie dodaję tej wody. I w zasadzie to wystarczy nam, aby wykluć przekopnicę i rozpocząć hodowlę. Przekopnice zaczną się wyklować w ciągu 1 do 2 dni i będą się wykluwały nawet do 4-5 dnia. I zobaczycie takie skaczące kropeczki. Dopóki te kropeczki skaczą, nie wyłączamy światła. W momencie, kiedy zobaczymy, jak te przekopnice przeszły wylinkę i wyglądają tak jak już taka dorosła przekopnica, tylko w miniaturce, wtedy już możemy skończyć naświetlanie 24 na dobę i ustawić zwykłe naświetlenie jak do akwarium, czyli tam nie wiem, 11, 12, 10 czy tam 8 godzin, jak to uważa i jak sobie wyliczył zapotrzebowanie na to oświetlenie. I teraz tak, po 2 dniach od wyklucia, a można nawet w sumie po 1 dniu od wyklucia, dodajemy pokarm. Ja stosuję pokarm Mikron, to jest pokarm dla narybku. Jest on w postaci takiego pyłku. Ja ten pokarm, no w tej chwili tak dla pokazania, jak to się daje. Po prostu troszkę tego pokarmu, szczyptę dosłownie, wrzucam. On się tutaj rozpuści i zacznie nam tam zasilać biologię, czyli pierwotniaki, bakterie i również przekopnice, które już są w wieku 1 czy 2 dni. Teraz tak, jeżeli nie mam takiego pyłku lub nie możemy go dostać, możemy zrobić pokarm ręcznie. Ja do przekopnic, które sprzedaję, dodaję taki pokarm w postaci granulek. To jest pokarm białkowy, proteinowy, przyspieszający wzrost. Lub też takie granulki, które można kupić w zoologicznym. Jest to pokarm dla skorpiaków, małych ryb i również dla przekopnic. Nie będę reklamował firmy, która to sprzedaje, no ale to są takie granulki, tak? W sklepie akwarystycznym będą wiedzieli. Ja pokażę na przykładzie tego pokarmu, który ja dodaję. Jest to pokarm sprawdzony, którym karmę małe oraz dorosłe przekopnice. Bierzemy kilka takich granulek. Wrzucamy na łyżkę. Przypominam ponownie, łyżka czysta, bez żadnych chemikaliów. Możemy też to w jakiś inny sposób zgnieść. Ważne, aby rozgnieść ten pokarm na tyle, aby on się nam zmieszał z wodą i stworzył takie zawiesinę, taką zawiesinę nazywane inaczej mleczkiem, przeze mnie czy przez innych sprzedawców. I tym mleczkiem będziemy karmić nasze małe 1 czy 2-dniowe przekopnice. Proszę. No ja to tak rozmieszałem, bo w sumie to jest na pokaz, więc nie będę bardziej. Dodajemy troszkę wody z tego pojemniczka, który zalaliśmy i mieszamy, tak? Tutaj jeszcze jak już namoknie, możemy łyżką rozcierać, po prostu żeby nam się taka breja, takie błotko zrobiło. W momencie, kiedy nam się to błotko zrobi, tak jak pokazałem, w sumie też inny, osobny film nagram, ale teraz takie kompendium startowe zrobię. Bierzemy i po prostu kropelkę dosłownie lub dwie, troszkę więcej mi się nalało, bo jedną ręką muszę pilnować telefonu. Wlewamy do zbiorniczka i w tym momencie przekopnice zaczną to nam szamać, tak samo zaczną to szamać pierwotniaki oraz inne bakterie, które nam się tu zaczną mnożyć. I teraz ważne, nie możemy przekarmić przekopnic, bo nam się poduszą. Kiedy zobaczymy, że woda robi się mętna i na dole zaczną się pojawiać takie farfocle i takie złogi bakteryjno, bakterie i glony w zasadzie, to trzeba wodę podmienić jakąś strzykawką czy drobnym wężykiem. Należy zebrać ze spodu, uważając, żeby nie wciągnąć przekopnic, te takie włosy, kępki czy galaretę, niektórzy tak to nazywają, aby po prostu nam tam się nie namnażała i żeby nam nie zabijała przekopnic, bo przekopnice często wplątują się w to, unieruchamiając się, nie mogą pozyskiwać tlenu i pożywienia, zdychają,
oraz te kępki zabierają tlen z pojemnika z wodą, tak? Idealnie by było, gdybyście mieli napowietrzacz i dodali go po prostu, żeby on sobie tak bąblował. Ja pokażę może, jak to wygląda na przykładzie akwarium. Takie bąbelki powietrza lecą, nie? Z takiego kamienia napowietrzającego. To jest idealnie, bo one tam, przekopnice, mają dużo tlenu i mogą szybko się rozwijać. No i teraz tak, teoretycznie po 5-7 dniach od wyklucia możecie je przenosić do akwarium. Ja moje przekopnice australijskie, które tu widzicie, zalewałem w piątek wieczorem. I to jest, to wszystko to jest z jednej torebki piasku. Tu było na początku, nie wiem, z 40-50 przekopnic, tak? Te przekopnice, które mi się wykluły, były sobie w tym pojemniku. Ja tam tą wodę podmieniałem, ponieważ ten meszek mi zaczął się pojawiać, ten glut z przekarmienia. Podmieniałem tą wodę i dokładnie po 6 dniach przerzuciłem je do dużego akwarium. Oczywiście filtry poskręcane, filtry z drobną gąbką, aby nie wciągnąć maluchów. Potem możemy przejść na gąbkę grubszą i wtedy przekopnice sobie już tutaj żerują, pływają. I teraz tak, jak w przypadku rybek czy krewetek, należy wykonać aklimatyzację. No nie każdy może mieć miernik TDS, który w mikrosiemensach pokazuje przewodność wody, która jest dosyć istotna przy hodowli skorupiaków. No ale no jeżeli nie macie tego miernika, żeby sprawdzić, czy już wam się te poziomy przewodności wyrównały, ja też to od niedawna mierzę i powiem wam, że to jest świetna sprawa, bo fajnie widać te podstawowe parametry wody, który jest dosyć istotny dla tych zwierzaków. Jeżeli nie macie tego miernika, to po prostu przelewacie, nie wiem, po parę łyżek wody co parę minut i aż wyrówna wam się tam ta woda. No myślę, że tak przynajmniej pół na pół, żeby wlać tej wody do starej. No i wtedy wylewacie wodę, zostawiacie te przekopnice i przerzucacie je do akwarium. Temperaturę macie na pewno tą samą, jeżeli w tym samym pomieszczeniu hodujecie i wykluwacie. No i tyle. No i przekopnice powinny już sobie tutaj rosnąć. Jeżeli są jakieś problemy z wykluwaniem, typu, nie wiem, nic wam się nie wykluło, ewentualnie przerzuciliście, wam popadały, no to już grubszy temat do rozkminy, bo nie wiadomo, czy macie coś w jednej wodzie, czy w drugiej, czy może po prostu parametry tej wody jednej z drugiej wam nie podpasowały, może być inna biologia w jednej wodzie, w drugiej wodzie. Ewentualnie, jeżeli wam się nie wykluły, może być taka przyczyna, że tak pojemnik, który mieliście, lub narzędzia, których używaliście, lub ręce nawet, miał jakąś chemię, śladowe ilości tej chemii na sobie i dotknęliście tej wody i ta chemia została przekazana. Ewentualnie wrzuciliście coś, co nie powinno się znaleźć w tym zbiorniku. I też często jest tak, że jeżeli używacie kosmetyków, perfum czy odświeżaczy powietrza w okolicach akwarium i ten środek czy ta substancja się dostanie do wody, też może zakłócić proces wykluwania, nawet uśmiercić wam całe pokolenie, które się wykluło, tak? Więc dużo jest takich rzeczy, ale nie bójcie się, u mnie w większości przypadków wszystko idzie ok. Miałem chwilę problemy z hodowlą, ale to dlatego, że zacząłem usuwać nicieniopodobne robaki ze zbiorników i potrułem po prostu wszystko, co w nich było, z tym przekopnica. No ale teraz już wszystko jest ok. No, za parę dni wrzucę pewnie filmik pokazujący, jak te przekopnice już są małymi, te jajeczka są już małymi przekopnicami i dorzucę je po prostu do mojego głównego zbiornika z przekopnicą australijską. Także no, tyle moich rad od hodowcy dla początkującego hodowcy. No i jak? Życzę powodzenia. Gdybyście mieli pytania, piszcie na Facebooku, na grupie Converse Triops lub w komentarzach pod filmikami na YouTubie, ewentualnie wiadomości na portalach aukcyjnych, na których zdobyliście moje jajeczka. Jeszcze przypomnę, moje jajeczka wszystkie są oznaczone w ten sposób. Kupując inne cysty, no nie mogę wziąć odpowiedzialności za sprzedających i co tak naprawdę nam sprzedali. To jeszcze raz powodzenia i do usłyszenia. Hej!